Dzisiaj, moi drodzy, na wytrawno wrzucam sobie dwa tosty żytnie. I wybaczcie te okruszki. I robię sobie, moi drodzy, kanapki z ziołowym... Ups, właśnie grzanki się zrobiły. Z ziołowym tofu, pomidorem i sałatą. A na spód, oczywiście zamiast masła albo jakiegoś innego smarowidła, mam jeden z moich ulubionych sosów. I jest to, moi drodzy, sos musztardowy z Ikei. Koperkowy. Ja nie przypadam za musztardą, ponieważ ma dla mnie troszeczkę zbyt intensywny smak. Za ostry, a ta jest naprawdę wspaniała i łagodna, także Wam serdecznie ją polecam, chociaż ta jest chyba w ogóle z Lidla. Także często pytacie mnie o pomysły na wytrawne śniadanie i to jest moja dzisiejsza sobotnia propozycja. Witajcie kochani, właśnie się troszeczkę podszykowałam i wybieramy się z moją mamą do Ikei na małe zakupy, uwielbiam tam po prostu chodzić. Nie wiem, czy widzicie różnicę, ale zakupiłam sobie statyw, więc teraz myślę, że widać mnie o wiele lepiej, jest mi też o wiele wygodniej nagrywać, jeszcze będę się tutaj troszeczkę z nim bawiła, także ten kąt był jak najbardziej korzystny, po prostu ładny. My wychodzimy, a jak wrócimy, czeka nas obiad, także oczywiście tajemniczę Was, co będziemy jeść. I jeszcze szybko pokażę Wam mój strój. Na sobie stare jeansy czarne z wysokim standem Stop Shopu, różowy top z H&M-u, moją bardzo, bardzo starą torebkę z Shein i okulary, pomimo że pada. A na stopach moje ostatnio ulubione klapki z Zary z przeceny. Jednak minimalna zmiana planów, jest już dosyć późno, więc zdecydowaliśmy, że przed wyjściem zjemy sobie zupę i będzie to krem z pieczonych papryk i pomidorów z przepisu Marty Dymek z Jadłoną. Jak zawsze jest to przepis z pierwszej książki. Gorsze w tych kremach jest to, że jak się podgrzewa, to one strzelają. No ja mogę zamieszać. Trzeba je mieszać, bo inaczej będzie eksplozja. Zupę będziemy jedli w towarzystwie super chleba z sklepu Organic, który jest chyba chlebem 100% żytnim, na zakwasie, z po prostu samymi super biododatkami, więc generalnie jeszcze go nie jadłam, ale wygląda bardzo smakowicie. Podano do stołu, czyli zupa z pieczonych papryk i pomidorów ze świeżym chlebem i bazylią. Już jesteśmy po zakupach. Ups. I co zabawne, nawet nie poszliśmy do Ikei, tylko skorzystałyśmy z innych sklepów tutaj w porcie. Ci, co są z Łodzi, wiedzą, o czym mówię. W każdym razie kupiłam sobie kilka fajnych rzeczy związanych z pielęgnacją cery, bo ja, tak jak planowałam nagrać dla Was film o tym, jak dbam o cerę i jaką transformację przeszła ona w ostatnich miesiącach, to teraz zainteresowałam się tematem jeszcze bardziej. Postanowiłam trochę pozmieniać swoje przyzwyczajenia i swoją pielęgnację. Dlatego musiałam na taki film troszeczkę poczekać, gdyż jestem teraz w jakimś szale kupowania sobie nowych produktów. Także najpierw muszę je przetestować, żeby móc się z Wami podzielić jakimś sprawdzonym sposobem czy jakąś sprawdzoną rutyną. W każdym razie my właśnie wracamy do domu i szczerze powiedziawszy, to nie wiem, co wrzucimy na ruszt, że tak powiem. Także jak coś wymyślam, to się z Wami tym podzielę, bo już jest po godzinie 16 i nie ukrywam, że jestem bardzo, bardzo głodna. Jak zawsze, co poniedziałek słyszycie to jakieś milion razy z moich ust. Wróciłam już do domu i plan był taki, żeby zrobić placki ziemniaczane, ale troszeczkę pozmieniały nam się plany, stąd pomyślałam, że zamiast jeść kolejnej miski zupy i przez to robiąc ten film wybitnie monotonny i nudny dla Was, postanowiłam też, przez to, że jestem bardzo, bardzo głodna, bo już jest prawie piąta, zrobić sobie taki nieco bardziej sycący, treściwy posiłek i mam tutaj makaron żytni bodajże. Została mi właśnie taka jedna porcja, który sobie ugotuję i użyję zupy jako sosu, bo jest to cudowna zupa z pieczonych papryk i pomidorów, więc pewno będzie fantastycznie komponowała się z makaronem. I do tego dodam trochę, o, nie to strona. I do tego dam trochę świeżego szpinaku, jakieś nasiona czy płatki drożdżowe i myślę, że będzie super i to będzie taki mój właściwy obiad. Ale też wrócę do Was w porze kolacji, bo wraca mój brat i pomyślałam, że zrobię coś specjalnego po raz pierwszy. Przetestuję pewien przepis na taką właśnie kolację, wieczorną przekąskę, także czekajcie do końca, bo myślę, że będzie coś naprawdę fajnego.
Do ugotowanych klusek dodałam taką pełną, dużą chochlę zupy, świeży szpinak, dosłownie garść. Do tego mam też pestki i zaraz pospię wszystko płatkami drożdżowymi. Może troszeczkę doprawię, bo wiadomo, zupa nie jest aż tak gęsta i tak mocno jakby esencjonalna, doprawiona jak sos do makaronu. No i myślę, że będzie pycha. I gotowe, czyli szybki obiad tak naprawdę z niczego. Jest godzina, słuchajcie, już po 17 i ja zjem całą taką michę. Postanowiłam pokazać Wam przepis na dip, a tak naprawdę nie pokazuję Wam przepisu, bo przepis właśnie się tworzy, gdyż będzie to bardzo spontaniczny twór. Mam tutaj mój blender i tak jak zazwyczaj robię sos a la tatarski, majonezowy z jadłonomi, dzisiaj postanowiłam wymyślić swój własny i będę do tego używała tofu. To jest to samo tofu, którego używałam dzisiaj do śniadania, dlatego troszeczkę je pokruszę, wrzucam sobie do blendera. Dzięki temu nasz sos nie będzie bazował na oleju, tylko na tofu, na białku, więc będzie on przez to nisko tłuszczowy. Generalnie tak jak mówię, to jest totalnie improwizowane przeze mnie, także żeby sos był taki bardziej serowy, płatki drożdżowe, wrzucam tutaj łyżkę płatków drożdżowych. Do tego idzie tak mniej więcej pół łyżeczki czarnej soli dla takiego jajecznego posmaku i pół łyżki dobrej musztardy. Ja używam tutaj jakiejś musztardy Lanacien, cokolwiek to znaczy. W każdym razie jest to musztarda ziarnista, ostra. I na sam koniec dodaję mleko roślinne. Całość blenduje i zobaczymy, jak wygląda konsystencja, co trzeba dodać i jak trzeba to doprawić. Sosik wyszedł mi rzadszy, niż bym sobie tego życzyła i jest go dosyć mało, ale tak jak mówię, była totalna improwizacja z tak zwanych resztek, także zaraz go troszeczkę podrasuję. Przygotowałam sobie tutaj posiekane, marynowane borowiki, kapary i szczypiorek i te wszystkie składniki dodam do mojego dipu. Wygląda to po prostu przepięknie, moi drodzy, aż szkoda mi to wszystko mieszać. No ale niestety trzeba, tak żeby sosik był jeszcze smaczniejszy i żeby w każdym kęsie, w każdym umoczeniu po prostu było czuć tę eksplozję smaków. Pachnie po prostu fantastycznie i będzie się nadawało świetnie tak naprawdę do bardzo, bardzo wielu rzeczy. Ja jeszcze nie jestem pewna, co z tym zrobię na wieczór, na kolację, ale na pewno się tym z Wami podzielę. Miało być nie wiadomo co, ale szczerze powiedziawszy, trochę mój zapał osłabł pod wieczór, moi drodzy, także mam sosik, który sobie troszeczkę odpoczywał w lodówce, do tego mam takie żytnie sucharki czosnkowe i świeżą paprykę i co prawda właśnie ten sos idealnie by się sprawdzał do jakichś fajnych warzyw w tempurze czy w jakimś cieście, czy na przykład do jakichś kotletów jako dodatek do obiadu, to ja sobie go zjem po prostu jako taki dip do warzyw. Akurat to jest to, co mam pod ręką w lodówce, ale spokojnie możecie sobie to zjeść na przykład z ogórkami, też na kanapkę, możecie go zmieszać z sałatką i zrobić z niego taką właśnie, taki właśnie sos, na przykład do takiej sałatki a la tuńczykowej z cieciorką, także opcji jest naprawdę bardzo dużo. Dochodzi godzina 8, to jest moja kolacja, mój ostatni posiłek, także życzcie mi po raz ostatni już smacznego. Możecie się ze mnie śmiać, ale kiedy mówiłam, że nie będę dzisiaj już nic jadła, kłamałam, bo chyba przez to, że nie jadłam dzisiaj tak naprawdę nic słodkiego, nie jadłam jak zawsze słodkiego śniadania, nabrała mnie ochota na jakiś wieczorny słodycz. Także mam ze sobą takie ciastka, które kupiliśmy we Włoszech i to są ciastka orkiszowe, jakieś w ogóle super bio z kawałkami czekolady, także takie nasze pieguski. Już Wam pokazuję, jak wyglądają, nie w opakowaniu.
Są naprawdę mega smaczne i przy okazji całkiem zdrowe. I zjem je w towarzystwie standardowo mięty na dobry koniec dnia. Właśnie skończyliśmy oglądać bardzo fajny film Pacific Heights. Mogę Wam naprawdę polecić taki obyczajowo sensacyjny thriller, bym powiedziała, o tym, jak absurdalne jest amerykańskie prawo. Także jeżeli macie chwilę i lubicie takie kino i nie przeszkadza Wam, że film ma dobre 15 lat, myślę, albo lepiej, to polecam. Teraz jest już dosyć późno i za chwilę idę spać, więc chciałam Wam podziękować za oglądanie i pożegnać się, także my widzimy się już niedługo w kolejnym filmie na moim kanale. Dobranoc!